Siema. To jest druga część teraz właśnie jazdy do Gol. Kurczę, patrzę, zmieniłem baterię, patrzę, o, mam jeszcze godzinę nagrania. Mówię, kurde, no tam może 10 części by modze. W ogóle Przemo do mnie pisał, mówi, kurde, nie przeklinaj tak na tych filmach, a ja mówię, trochę lubię tam. Ale co tam. Przemo, ty większą lipę odwaliłeś ostatnio, więc... No. Pauzuj! Tam się śmieje, Przemo, świetny. Przerabialiśmy razem dziad transa jednego w Gdyni na kontenerach. Także tam się zgraliśmy dosyć dobrze. Mógłbym sobie po kawę wjechać w sumie. A, jadę w Gol. To jest tylko 125 km. I tam sobie wjadę po kawę. Jak już będę wracał. Chcę wam jak najwięcej pokazać tej Norwegii, więc trochę dróg tu jest, ale też nie chcę wrzucać wszystkiego, wiecie, co tydzień, bo to bez sensu. Zaraz mi się skończy YouTube przez parę dni, nie? W ciągu pół roku pokażę wam praktycznie całą Norwegię i tyle tego będzie. No nie, no całej wam nie pokażę. No tutaj gdzie jeżdżę, mam nadzieję, że będę jeździł gdzieś tam dalej teraz. Trochę więcej latem jest jakiś tam chyt takich rzeczy. Więc no naprawdę dużo będzie tych filmów. Muszę sprawdzić, bo tak słabo spiąłem, ale nie, trzyma się. To mnie ucieknie. Ojejku. Domki fajne takie są tutaj w tej Norwegii. Ktoś o mnie myśli, pewnie żona. Przynajmniej już nie pika ABS, nie? Bo już ten ABS to mnie wykańczał. To była masakra. Muszę kontrolować powietrze, bo gdzieś mi tam ucieka. Tu też potrafi z tych pól fajnie nawiać śniegu. Jak jest zima, no to kurde, jak jeszcze wieje, to z tej strony, od lewej strony, kurde, fuch, na wszystko tak napierdzielone. No to też nie mogę tej opaski na głowę ułożyć dzisiaj. Dziury tu się zrobiły, to tak ostatnio nie było, jak ja tu jechałem. No ale tu dawno jechałem, kiedy ja tu byłem. Z pół roku temu. Tędy. Jakieś takie wertepy się zrobiły. No to w sumie nic ciekawego nie będzie przez najbliższe jakieś tam parę kilometrów. Dopiero tam dalej. No takie wypizdowe jak tutaj, o. Trochę pola, jakieś tam z daleka gdzieś jakieś góry. Ja tam wjadę, tam będzie trochę dalej, lepiej, to podrzucę wam coś lepszego, bo po co marnować czas, jak tutaj tak nic nie ma. No, tu piesek zdechnie, to łańcuch się przez miesiąc jeszcze rusza. Także no. A chociaż może te domy wam pokażę tutaj, o, chociaż coś. W norweskim stylu. Fajne, podobają mi się. Fajne są przestronne, wiem, bo mój kolega Peter mieszka też tam właśnie na Stromen. I kurczę, tam ten dom taki fajny, przestronny jest, bardzo mi się podoba ten dom. W takim stylu, tak swój będę budował teraz niedługo.
A nie, jednak jakieś tutaj skały się znalazły. Fajne. Oj, kurde, nie chce mi się dzisiaj. Mi się nigdy nie chce. Dużo cygaretów tu palę. Dobra, słuchajcie, tu i tak na razie nic nie ma. To ja wrzucę wam coś za 2 tygodnie, coś ciekawszego i tyle. Ale takie mniej więcej chcę zobaczyć, żeby pokazać wam, że ten teren jest taki zróżnicowany, nie? Kamery z banie ściągam, bo w każdej chwili musi być gotowa do nagrywania. Dobra, trzymajcie się, do zobaczyska.